fragment z Ewangelii Łukasza. Jezus powiedział do swych uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli się kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mojej szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Wiemy dobrze o tym, że na zagrożenie nasz organizm reaguje albo agresją, albo ucieczką. Kontakt z nieprzyjaciółmi jest dla nas raczej trudnym doświadczeniem. Pan Jezus mówi: nie tak się zachowujcie. Doświadczasz krzywdy? Nie odpłacaj, nie oddawaj w odruchu nienawiści wobec krzywdziciela. Ale też nie uciekaj, gdyby to się miało wiązać z zaniechaniem uczynienia dobra. Bądź raczej gotów trochę pocierpieć, jeśli tego wymaga wierność dobru. Pan był gotów pójść nawet na mękę krzyżową. Co więcej, modlił się za swoich morderców i widział, że są to nieszczęśnicy, którzy nie wiedzą, co czynią. Jakże potrzebujemy w naszym życiu takiej logiki miłości ofiarnej. Dziś jest wspomnienie Najświętszego imienia Maryi. Często mówimy, że są to imieniny Matki Bożej. Ten dzień przypomina nam o przywilejach danych Maryi przez Pana i o wszystkich łaskach, jakie otrzymujemy przez jej wstawiennictwo, wzywając jej imienia. Tu szczególnie pamiętamy, że pod jej imieniem zwyciężył król Sobieski nad Turkami w odsieczy wiedeńskiej, chroniąc chrześcijańską Europę. Imię Maryi wypowiadamy wiele razy w naszym codziennym różańcu. W tym świętym imieniu szukamy otuchy, ocalenia, ale też wypowiadamy nasze uwielbienie dla Maryi. Twoje imię, Maryjo, jest wzniosłe, prowadzi nas do uwielbienia Jezusa, Twojego Syna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.